Hokejowe Zagłębie Sosnowiec jest kontynuatorem tradycji najstarszych sosnowieckich klubów sportowych. Drużyna ma na swoim koncie 5 tytułów Mistrza Polski, ostatni raz zdobyty w 1985 roku. Po wielu latach zawirowań od 2014 roku Zagłębie Sosnowiec na nowo stara się nawiązać do najlepszych czasów klubu. W tej chwili bierze udział w rozgrywkach pierwszej ligi hokeja na lodzie. Walczymy o awans, jak w poprzednim roku. Walczymy w lidze ośmiozespołowej. Jesteśmy prawie już na półmetku rozgrywek, bo można powiedzieć, że jeszcze dwie serie spotkań weekendowych i mamy koniec pierwszej rundy, potem runda rewanżowa, no i play-offy. Zagłębie jednak to jest historia, Zagłębie powinno wrócić do swoich lat świetności, jednak hokej stał tutaj na wysokim poziomie, jeśli chodzi o nasze miasto i o rozgrywki ligowe. Chcemy na razie grać z meczu na mecz coraz lepiej i po pierwszej rundzie chcemy się spotkać, porozmawiać, tak naprawdę gdzie potrzebujemy wzmocnień, na jakich pozycjach. Także na razie dajemy wszystkim naszym chłopakom szansę, że do wykazania się. Mam nadzieję, że z niej wszyscy skorzystają. Klub bazuje głównie na swoich wychowankach. 80% jak nie więcej to nasi wychowankowie, medaliści Mistrzostw Polski Juniorów. Także mamy dobry potencjał, zdolną młodzież. Na nich bazujemy, natomiast cele, jakie postawiliśmy sobie, pokażą, czy po prostu będziemy potrzebowali wzmocnień, czy nie będziemy potrzebowali. W okienku transferowym, jakie jest w styczniu, zorientujemy się, czy trzeba drużynę wzmocnić, czy nie. Mamy dosyć młodą drużynę. Jak na razie staramy się spełniać założenia, które wytyczył nam trener. Idzie to w dobrym kierunku, aczkolwiek może być jeszcze lepiej. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Charakterystyka zespołu jest delikatnie mieszanką młodości z doświadczeniem. O doświadczeniu, tak jak Łukasz Rutkowski, Patryk Wrana, Kuba Jaskulski, pomieszany z młodymi zawodnikami, tak jak Patryk Jarosz, Michał Bernacki. Mamy 3-4 juniorów. Głównym celem Zagłębia jest awans do Polskiej Hokej Ligi najwyższej klasy rozgrywkowej. Będziemy robić wszystko, żeby awansować, no wiadomo, to jest sport, ale to jest nasz cel. Po awansie będziemy też chcieli, żeby ta drużyna już na stałe zadomowiła w Ekstralidze i może w późniejszych latach, może wcześniej walczyła jak najwyższe cele. No, na pewno gramy o awans, no bo w pierwszej lidze się gra tylko awans, tak? Tylko awans nas interesuje, ale ja dążę też do tego, że nawet ta garstka, która teraz przychodzi, żeby wychodziła zadowolona, że mamy swoich zespół, poparty, tak jak powiedziałem, o chłopaków z zewnątrz, ale przede wszystkim walczącym z serducha dla tego klubu. To będę chciał im wpoić, wpajam od jakiegoś czasu. Tak jak powiedziałem, możemy słabiej jeździć na łyżwach, możemy być troszkę gorsi technicznie od jakiejś drużyny, ale musimy być ambitni. Staramy się ciężko trenować, dużo woli walki, przede wszystkim ambicją tutaj pracujemy bardzo dużo, ale też szkolimy się pod okiem trenera. Wszystkie wskazówki wykonujemy tak, jak powinny być i no, miejmy nadzieję, że wszystko idzie w dobrą stronę. Jak do tej pory drużyna radzi sobie w lidze obiecująco. Dotychczas podopieczni Marcina Kozłowskiego wygrali większość spotkań i plasują się w czołówce tabeli. Aktualne informacje na temat poczynań sosnowieckich hokeistów w pierwszej lidze można znaleźć na stronie www.hokej.zagłębie.sosnowiec.pl.